Marszowa 19. Tak wygląda otoczenie. To akurat sąsiedzi starzy mieszkają. Tutaj widać, że profesjonalnie jest zawieszony ten numerek. Tu jest garaż. Tu jest. Wchodzimy do domu. Drzwi widać solidne, dębina. Mamy mały przedsionek tutaj. Wchodzimy dalej. Ekskluzywne panele na ścianie. Tu jest szafa przesuwana. Następnie idziemy do dużego pokoju, który naprawdę jest solidnych rozmiarów. Tutaj mamy kuchnię. I tutaj jest to miejsce, z którego przyszliśmy. Szybciutko pokażę balkon. Sąsiedzi są niestety. Dobra, idziemy dalej. To jest Matejko. Co? Bitwa pod Grunwaldem. Co? Bitwa pod Grunwaldem. No nie wypłukaj się. One są ładne. Ale zabierają? Nie. Tutaj jest taka mała spiżarenka pod schodami. Następnie profesjonalny mały kibelek na dolnym tym i idziemy w kierunku, tutaj mamy garaż. To jest garaż. Tu jest piec. Nie wiem, czy tej ściany właśnie nie wywalić. Nie wiem, po co ta ściana w ogóle jest. No i tutaj jest w tym miejscu, miejsce, z którego wchodziliśmy. Tu są drzwi, tak? Okej. Tak wygląda ten garaż. Półki. Adaś będzie musiał pomóc nam. Widzisz, Adaś, że jest sporo tutaj półek do zamontowania. Dobra, tu gasimy. Tutaj, tak jak mówiłem, ten piec, tą ścianę chyba trzeba będzie wypieprzyć, bo nie wiem, po co ona w ogóle jest. Dobra. Teraz idziemy, może jeszcze tą kuchnię tylko pokażę. I tutaj jest takie małe jeszcze od frontu miejsce na samochód niby, ale nie wiem, czy się zmieści. Idziemy na górę. Profesjonalne schody. Marmur. Oraz przepiękna mosiężna warta 30 tysięcy złotych. Także jak oddamy to na złom, to będzie z tego kupa pieniędzy. No i tu mamy taki rozkład. Pokój Julki. Prawdopodobnie, bo dzieci się już kłócą z wyjściem na balkon. Pokój taty. Całkiem solidna przestrzeń. Pokój babcia od frontu. Niezbyt duży pokój, ale przepiękna łazienka, według najnowocześniejszego wzornictwa z lat 80.
90. Duży kawał kibla jest, trzeba przyznać. Profesjonalna garderoba. To jeszcze nie koniec, bo teraz pójdziemy na strych, czyli pomieszczenia gościnne. Profesjonalne znów schodzę. No tych już bym nie ruszał, bo tu się rzadko kiedy będzie chodziło. Mamy dużo telewizorów w razie czego i tutaj jest takie pomieszczenie, może być gościnne. Trzeba to wszystko tutaj chyba ponaprawiać. Okna także dosyć jasno i jest też gościnna łazienka. Mi się wydaje, że dla gości może być. Żartuję oczywiście. Jest też tak zwany pierdolnik. Czyli pomieszczenie dosyć niskie, ale gdzie można wszystko wpakować. Schodzimy do ławy. Mamusiu, proszę pierwsze na gorąco komentarze. No, powiem, że jest duży potencjał, że naprawdę są duże przestrzenie. Oczywiście wszystko jest do dużo pracy, ale naprawdę, może z tego być super. Także tutaj sobie wyobrażam, w tym miejscu, dokładnie gdzie jest ten stół, wielki stół, przy którym zasiada cała liczna rodzina, czyli Michał, Paweł oraz Julka. No i oczywiście na wświecie. A dla mnie się miejsce znajdzie przy tym stole? I tam pod tym. Pod tymi schodami jest ten to miejsce.